z odcinku już trzecim. Wróciła vlogera, oczywiście się mi tu z wami. Vlog wieczorny południowy, vlog o życiu. Sezon trzeci. I dzisiaj sobie gadamy dalej jakby o grach NES-owych. Przygotowałem sobie taką jakby, może nie listę, ale no powiedzmy może listę. Home Alone, NES, no to wiadomo, to pewnie sam w domu. Home Alone 2 Lost in Nerf Nowy Jork, NES. No to wiadomo, Kevin sam w Nowym Jorku. Trochę Punisher, no to Punisher ten z NES-a. Ten gościu przychodzi, właśnie rekord się dowiedziałem wczoraj. 59 minut 005 sekund jakiś tam ten starych. Monster Impotect. Impotect to jest. No to jest taka, taka, ale powiedzmy szczerze, na dwie osoby, albo gramy zombiakiem, albo gramy wampirem. I musimy tam różne pokoje przechodzić i no i życie zbierać, no, tak można powiedzieć w skrócie. Metroid, no to myślę, że każdy Metroida zna. Tu nie trzeba za bardzo przedstawiać, tak że to powiem. Mickey Mouse. Upadę, NES, to jest taka typowa platformówka, w sumie, że tam strzelamy do różnych tam rzeczy, strzelamy, omijamy tam niektóre też postacie, czy tam coś tam zbieramy, coś tam tego, takie tam trochę bardziej, jednym słowem. Teenage Dawn Aventure. NES, no to miałem o tej grze nie gadać w ogóle. Ale gościu ostatnio rekord pobił 10 minut i 59 sekund i 85 sekundy. No, dobra. Potem mamy Black Master Vivian. To coś tam, nocny jeździec. Tutaj mamy też rekord światowy speedrunu. 30 minut, 30 sekund. Oczywiście 7 milisekund. Robocopa trójkę, od Robocop od jedynki do trójki. Castlevania od jedynki też do trójki. Dalej. To jest, czekajcie. Doki Doki Junior Beats Cibin, rekord światowy 13 minut i 22 sekundy. 83 sekundy. Ninja Gaiden od 1 do 2. Potem jest jakiś track Show of Hovas jakiś NES. To jest jakiś tam typ, jak chyba zawala takimi motkami, rzuca coś takiego, różne tam rzeczy. Ninja Gaiden 3. Ayer Kung Fu, no to wiadomo o co chodzi, to tutaj chodzi o to, że jesteśmy takie jakby Bruce Lee i mamy do pokonania 5 przeciwników tamtego, to myślę, że to nie ważne. Mario Bros, no to wiadomo co to jest, NES, Mario Brothers powinno być, Mario Brothers, no to jest na dwie osoby tam, że wiecie, że rzut ten wchodzi, znaczy z taką skrzynką do góry tam skaczemy i zabijamy różne potwory. Balloon Fighting to jest takie coś, że tam latamy z dwoma balonami na łbie i musimy takich strącać tam przeciwników niektórych. To jest tak, to jest to. Jackal NES to jest taka ciężarówka. Ciężarówką, którą strzelamy i rozwalamy czołgi, takie inne pierdoły. Tchelite Marint NES. No to jest ten, mała syrenka, inaczej na polskie. A to tam wiecie, no różne są. W razie wszystko się dzieje w, jakby tam w morzu. No i tam pokonujemy różne postacie też i bossy. 1943 Battles of Medieval NES. No to jest taka typowa strzelanka z samolotu, co tam nawalamy, coś tam tego leci.
Ice Climber, no to już tego nie trzeba przestawiać, no to wiadomo, no to chodzi o to, że jakby musimy się dostać na samą górę, musimy potrącać takie, nie wiem, tam skały, musimy chyba rozwalać coś takiego. Nie wiem, chyba, nie, śnieg to jest, chyba śnieg to jest, nie wiem, jakoś to tak, no, się nazywa, idzie tam, bijemy foki lub miśki tam bijemy, tam różne, no. To byłoby to. Awanturę of Dino Rig, tego akurat za bardzo nie znam. To akurat nie wiem, nie powiem wam co to jest. Ben Wingles, Ness, też nie kojarzę. Natomiast Wild Gunman, no to jest komboje, strzelanie do komboi. Match Leader to jest nocny, czy nie, może nocny to nie. Jeździć tam chyba, ten jakiś tam chyba, no runner chyba jeździć, coś takiego.